to dopłaty do nawozów, które już kilka razy, już dwa razy przeznaczaliśmy dla rolników. Nawozy cały czas są drogie, są za drogie. Chcemy dla rolników zaproponować kontynuację naszego programu dopłat do nawozów. Chcemy także prostego i bezpośredniego rolniczego handlu detalicznego. Tu również opieramy się o rzetelnie przeprowadzony program rolniczego handlu detalicznego RHD do tej pory. Chcemy poszerzać ten program. Również uproszczenie prawa budowlanego dla gospodarstw rolnych to też stanowi część tego kanonu. Myślę, że tutaj jest wiele wspólnych punktów z Polskim Stronnictwem Ludowym i dlatego warto, aby Polskie Stronnictwo Ludowe zastanowiło się, w koalicji z kim będzie w stanie zaproponować realizację swojego programu. My chcemy zrealizować praktycznie wszystkie punkty dotyczące rolników i polskiej wsi, a rolnicy wiedzą, ile udało nam się zrobić do tej pory, jak bardzo udało się poprawić los polskiej wsi i polskich rolników. I warto, aby nie tylko kierownictwo PSL-u, ale także wszyscy działacze zadali sobie to pytanie. My chcemy zrealizować praktycznie wszystkie postulaty, a wiadomo, że liberałowie, neoliberałowie, ci, którzy forsują prawa pięści, prawa dzikiego kapitalizmu, mają zupełnie inne spojrzenie na te sprawy. Nie dajcie sobie wyciągać gorących kartofli z ogniska tym, którzy chcą was wykorzystać, drodzy działacze ludowi. To tak dla pamięci, bo kiedyś ktoś, wasi wyborcy przede wszystkim będą was na pewno z tego rozliczać. A jak wiele zrobiliśmy też dla polskiej wsi i jej życia kulturalnego, życia, które było również skoncentrowane na pielęgnowaniu tradycji poprzez wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, dla kół gospodyń wiejskich, to wszyscy wójtowie, wszyscy burmistrzowie i panie z kół gospodyń wiejskich i druhowie, druhny z ochotniczych straży pożarnych doskonale wiedzą. Szanowni Państwo, teraz przejdę do 9 przykazania, 9 kanonu z naszego dekalogu polskich spraw, który chcemy rozwijać w kolejnych dwóch tygodniach, co najmniej dwóch tygodniach, o tym powiem jeszcze na koniec. To piękna i czysta Polska, a więc Polska, która koncentruje się na zapewnieniu czystego powietrza, czystej wody. Spójrzcie także tu, rodacy, ile udało się zrobić do tej pory, ale chcemy oczywiście nadbudować, bo jeszcze bardzo wiele jest do zrobienia. To program Czyste Powietrze, termomodernizacja, to wszystkie programy prosumenckie, które znajdują się w programach i projektach Polski 2050, PSL-u. One także brzmią tożsamo z tym, co myśmy ujęli w naszych programach. Zainstalowana moc fotowoltaiki, ale także energetyki wiatrowej. To są bardzo realne osiągnięcia, które pokazaliśmy do tej pory i chcemy to rozwijać. Biogazownie. Rolnicy wiedzą doskonale, jakie regulacje przeszły przez parlament w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Koniec z betonozą. Wiemy, że interesy włodarzy wielkich miast są czasami rozbieżne z interesami mieszkańców. Chcemy zakończyć z betonozą. Proponowaliśmy to już od paru lat. Zrobiliśmy pewne regulacje. Koniec z patodeweloperką. Tutaj bardzo wiele zadziało się po naszej stronie. Znaleźliśmy takie programy, takie punkty w programach również Lewicy i Trzeciej Drogi. Warto, żeby kontynuować walkę z patodeweloperką, zwiększać zakres fotowoltaiki. To wszystko jest bardzo ważne dla Polaków, aby Polska była rzeczywiście coraz czystsza. Ta czysta Polska jest też częścią naszego programu. Szanowni Państwo, ten postulat 9, przedostatni, jest myślę takim, który nas bardzo mocno zbliża do innych partii i sądzę, że także i na podstawie rozmów, które przeprowadziłem z wieloma parlamentarzystami, mogę zaproponować właśnie taką ofertę polityczną. I wreszcie ten 10 punkt dekalogu, no bo trzeba zamknąć propozycję tym 10 kanonem, to nasze dziedzictwo i nasza kultura.
powołaliśmy dziesiątki nowych muzeów, nowych centrów regionalnych. Kochamy polską historię, polską kulturę, polską wiarę, bo wszyscy wyrośliśmy z niej. Wiemy doskonale, jak ważne jest, aby regionalne centra przyciągały turystów zainteresowanych naszą polską kulturą, ale także regionalną kulturą we wszystkich zakątkach Polski. Dlatego będziemy kontynuować nasz program renowacji zabytków we wszystkich miejscach Polski. Pokazaliśmy, ile potrafimy zrobić. Mamy tutaj również wiarygodność. A szanowni włodarze różnych poziomów, jednostek samorządu terytorialnego, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, starostowie, porównajcie sobie to, ile z programu inwestycji strategicznych przyszło na renowację zabytków, ochronę dziedzictwa kulturowego waszych gmin, waszych powiatów. Teraz, w ostatnich paru latach, a jak to było za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Również chcemy kontynuować nasz program odzyskiwania dóbr kultury zagrabionych Polakom przez Niemców, głównie przez Niemców, ale także przez Rosjan w czasie i po II wojnie światowej. Tutaj także mamy ogromne osiągnięcia, ale chcemy na tym nadbudowywać i wierzymy, że polska kultura może nie jest tak miła sercu neoliberałów, ale jest miła sercu Polskiego Stronnictwa Ludowego czy tych wszystkich, którzy naprawdę kochają Polskę. Zaproponowaliśmy również ustawę o zawodzie artysty i szereg ustaw chcemy wdrażać. Będziemy je proponowali również w kolejnych 2 tygodniach. Podsumowując, szanowni państwo, dekalog polskich spraw to jest coś daleko więcej niż oferta polityczna. To jest jednocześnie pewien fundament, na którym chcemy budować przyszłość polityczną Polaków. Dekalog polskich spraw to kierunek, w którym Polska powinna podążać. Aby mogła spokojnie podążać, potrzebna jest zgoda polityczna, powiedziałbym zgoda ponadpartyjna. My taką zgodę proponujemy. Nie chcemy, aby parlament zajmował się, co niestety jest symboliczne i weszło już do historii tego parlamentu, tego nowej kadencji Sejmu. Zobaczcie państwo, zamiast 3 najważniejsze ustawy dla Polaków, czyli wakacje kredytowe, mrożenie cen energii i dalsze przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, 3 komisje śledcze. No. Pamiętamy, co omawiali starożytni Rzymianie, chleba i igrzysk. Nowa koalicja, jeszcze nie utworzona na szczęście, jeszcze cały czas można się zatrzymać i opamiętać. Wie, że z tym chlebem to będzie ciężko, bo naobiecywali bardzo dużo. Wiedzą, że będą musieli złamać swoje obietnice. Boją się tego, więc chcą zaproponować igrzyska. Drodzy państwo, kadencje zaczynają się i się kończą. Koalicje również się zawiązują i się kończą, a Polska musi trwać. Polska musi trwać na trwałym fundamencie. I my taki fundament poprzez dekalog polskich spraw proponujemy. A polityczną emanacją tego katalogu najlepiej, aby była koalicja polskich spraw, którą proponuję po raz kolejny. I ten rząd, który zaproponujemy w poniedziałek, będzie również taką formułą rządową, która będzie swoistym zaproszeniem dla innych do budowania koalicji polskich spraw w zgodzie ponadpartyjnej, bez jakiegoś rewanżyzmu, bez zemsty, tylko z koncentracją na tych wyzwaniach, które nas wszystkich Polaków czekają. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Przechodzimy do pytań. A, widzę. Dobrze, jest pan redaktor. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Łukasz Kisław, Fakty TVN. Panie premierze, chciałem tylko doprecyzować, kiedy przedstawi pan skład rządu i kiedy zamierza, chce pan wygłosić exposé, czy to będzie jeszcze na przykład w listopadzie, czy pan będzie czekał do końca tych konstytucyjnych terminów i na przykład będzie to 11 grudnia. I jeszcze chciałem się dopytać, jeśli chodzi o budowanie poparcia dla tego pana gabinetu rządu w parlamencie. Czy to prawda, że rozmawiał pan z posłami Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy spotykał się pan z nimi osobiście? No i czy nadal będzie pan też zabiegał o spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią? Szanowni państwo, skład nowego rządu zostanie przedstawiony w poniedziałek.
o expose będę chciał właśnie porozmawiać. To ostatnie pytanie pana redaktora z marszałkiem Hołownią. Zresztą warto podkreślić to, że pani minister Antos z kancelarii kontaktowała się z panem ministrem Cichockim, więc te drobne uszczypliwości, które pan marszałek lubi rozdawać obecnie na prawo i lewo, puszczam mimo uszu. Oczywiście taki kontakt był. Była również obietnica takiego spotkania. Mam nadzieję, że do niego dojdzie i wówczas porozmawiamy o moim expose, które oczywiście będę chciał zaprezentować. To druga część pana pytania pana redaktora i trzecia. Owszem, rozmawiamy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Dzisiaj spotykam się właściwie całkiem niedługo z parlamentarzystami Konfederacji, która przychodzi na spotkanie w odpowiedzi na moje zaproszenie. Bardzo się cieszę z tego. Zaprezentujemy również zagrożenia, które wiążą się z tym, co też stało się, czyli swoistym poparciem Konfederacji dla innych partii z tamtej koalicji, bo nie mamy pewności, czy Konfederacja popiera rzeczywiście tą koalicję, która próbuje się utworzyć, czy będzie starała się tworzyć koalicję polskich spraw. O tym także będę chciał porozmawiać. Tylko dopytać chciałem, a czy z posłami PSL-u pan się rozmawiał? Tak jak powiedziałem wcześniej, szanowni państwo, rozmawialiśmy i ja, i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni będą próbowali by w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. A jak pan się skłania z tym expose? Czy pan zamierza właśnie czekać do końca tych terminów konstytucyjnych i na przykład bliżej panu do tej daty 11 grudnia, czy początku grudnia lub końca listopada jeszcze? To właśnie o tym, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, chcę porozmawiać z panem marszałkiem Hołownią. To zaproszenie moje wystosowałem już kilka dni temu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pan marszałek znajdzie czas na takie spotkanie. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Karol Darchmoros, Polskie Radio. Panie premierze, trzy kwestie. Pierwsza, protest części środowisk transportowców na granicy z Ukrainą. Czy rząd podejmie tutaj jakieś działania? Mieliśmy przypadki tragiczne, zmarło dwóch kierowców. Jakie działania chce tutaj podjąć rząd? Druga kwestia, zapowiadał pan nominację dla szefa KNF-u. Czy może pan powiedzieć, czy do tej decyzji doszło? Jeśli tak, to czy to jest dotychczasowy szef Jacek Jastrzębski? I trzecia kwestia, właśnie w kontekście terminu expose i zbliżającego się też szczytu unijnego, 13 grudnia szczyt z Bałkanami Zachodnimi, 14-15 Rada Europejska. Czy jeśli nie uzyskałby pan wotum nieufności, to na ten szczyt powinien pojechać nowy premier, czy powinien to być Donald Tusk? Dziękuję. Szanowni państwo, jeśli chodzi o tą bardzo niedobrą sytuację na granicy, pamiętamy zresztą już z niedawnej historii, z niedawnej przeszłości, że do tego typu blokad dochodziło, to poprosiłem pana ministra Adamczyka o bardzo pilne interwencje i wiem, że pan minister Adamczyk rozmawia ze środowiskami transportowców, środowiskami przewoźników, rozmawia również ze stroną europejską i rozmawia ze stroną ukraińską i dzisiaj po południu taki raport na moim biurku się znajdzie. Chcę też, żeby przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, pan minister Adamczyk bądź jego zastępcy bezpośrednio na granicy rozmawiali o tym, jak rozładować ten korek, który tam się pojawił, jak rozładować również ten konflikt, który tam się pojawił. Co do drugiego pytania pana redaktora, tak, podpisałem nominację pana profesora Jacka Jastrzębskiego. Pan profesor znakomicie sobie poradził z bardzo poważnymi perturbacjami na rynku finansowym w ostatnich 5 latach. To doktor habilitowany specjalista prawa, znakomicie orientuje się w specyfice prawa europejskiego, prawa finansowego. Ze świecą szukać lepszego fachowca, dlatego zdecydowałem się na przedłużenie misji pana profesora. Trzecie pytanie. To pytanie przede wszystkim do pana prezydenta. Jeżeli nie uzyskamy wotum zaufania większości sejmowej, to od tego, kiedy pan prezydent zdecyduje się zaprzysiąc nowy rząd, będzie zależało to, kto pojedzie na Radę Europejską.
Ja tylko przypomnę, że zasada ciągłości funkcjonowania państwa polskiego polega na tym, że na przykład rząd, który ustępuje teraz, cały czas jeszcze pracuje, działa do momentu, kiedy zaprzysiężony zostanie w najbliższy poniedziałek nowy rząd. I ten nowy rząd będzie działał do momentu zaprzysiężenia przez pana prezydenta tego kolejnego rządu, jeżeli kolejny rząd będzie potrzebny. Tak działa nasza konstytucja i jej się trzymamy. Bardzo, bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Marta Kosik, TVP Info. Właściwie za sprawą polskich europarlamentarzystów, europosłów, Parlament Europejski przyjął rezolucję, która ma zmienić traktaty Unii Europejskiej. Jak pan oceni decyzję polskich przedstawicieli, którzy startowali z list Koalicji Obywatelskiej? I też, gdyby pan raz jeszcze mógł przypomnieć, jakie największe zagrożenia te zmiany w traktatach mogą wprowadzać w kraje członkowskie? Szanowni państwo, rzeczywiście to sprawa niezwykłej wagi. Otóż z list Koalicji Obywatelskiej startowali posłowie, europosłowie, którzy dostali się do Europarlamentu i wbrew zapowiedziom Tuska niestety głosowali za tym, aby do dalszej części przeszła ta procedura, która dotyczy zmiany traktatów. A ta zmiana traktatów wiąże się z fundamentalną sprawą dla Polski, z zasadniczym, kardynalnym zagrożeniem dla Polski. Otóż czy chcecie państwo, aby to Bruksela decydowała o tym, czy policja obcego państwa może wjeżdżać na terytorium Polski i aresztować polskich obywateli? Albo czy chcecie państwo, aby to Bruksela decydowała o tym, jaka ma być wysokość podatku od małych i średnich firm? My obniżyliśmy go z 19 na 9% dla tych, którzy płacą podatek CIT. We Francji taki podatek jest na poziomie 30 kilku%, a więc Bruksela będzie chciała uniformizacji, bo już to zapowiadali wiele razy. Czy chcemy tego, drodzy rodacy? Czy chcemy, żeby ktoś w Brukseli decydował nam o tym, co mamy jeść, jakimi samochodami mamy jeździć, czy mamy wyłączyć z użytkowania na przykład samochody spalinowe, albo że ma się pojawić nowy podatek jakiś, który będzie szedł do budżetu brukselskiego. Albo że na przykład bezpieczeństwo polskie, o czym powiedziałem wcześniej, będzie zależało również od widzimisię kogoś w Berlinie czy w Brukseli. No, ja tego wszystkiego nie chcę. Sądzę, że ogromna większość Polaków, wszyscy polscy patrioci, tego nie chcą. Ale niestety wybrani z list Koalicji Obywatelskiej ludzie, europosłowie, zagłosowali za zmianami traktatów, które idą właśnie w tym kierunku. Szanowni państwo, to niezwykle poważny moment w naszej historii, bo jeżeli dojdzie do tej zmiany, a ten walec europejski, walec brukselski potrafi wszystkich przemielić. Widzieliście to zresztą w ostatnich kilku latach, że tylko Polska i Węgry potrafiły się postawić Unii Europejskiej, potrafiły się postawić Komisji Europejskiej. Jak zabraknie rządu, który twardo stawia polskie sprawy, to będą potrafili przemielić wszystkich innych w sposób absolutnie całkowity. A wtedy dojdzie do czegoś dramatycznego. Wtedy państwo polskie w takiej formie ustrojowej, w jakiej znamy i kochamy Polskę, po prostu przestałoby istnieć. Niestety do tego prowadzą te zmiany traktatowe. Jak ktoś uważa, że to jest przesada, to drodzy rodacy, bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, tam jest 260 kilka obszarów, które mają przejść de facto jako kompetencja do Unii Europejskiej. Miks energetyczny, tego nie wymieniłem. A co to znaczy? To znaczy, że Turów byłby zamknięty, to znaczy, że kopalnie za chwilę nam pozamykają. Już Platforma Obywatelska przebiera nogami, żeby górnictwo jak najszybciej wyeliminować. To znaczy, że będziemy mogli się opierać tylko na gazie, pewnie z powrotem ruskim, bo niektórzy w Europie Zachodniej dążą już teraz do powrotu do normalnych relacji z ruskimi, z Rosją, albo na bardzo drogim gazie z Bliskiego Wschodu. Tego też przecież nie chcemy. Chcemy opierać się o polski atom, ale atom się nie podoba Niemcom. Niemcy likwidują teraz wszystkie swoje elektrownie atomowe. To wszyscy wiedzą.
więc będziemy skazani na import energii elektrycznej albo na gaz z Rosji. Dziękuję bardzo. No ale właśnie do tego prowadzi ta zmiana, którą Parlament Europejski przegłosował. Donald Tusk przestraszył się tego i kilka dni temu powiedział, po tym jak usłyszał, co my mówimy na ten temat, przestraszył się tego i powiedział, że europarlamentarzyści będą głosowali przeciw tej regulacji. I oni się podzielili, sprytnie się policzyli i część głosowała za tym i dzięki nim również ta regulacja przeszła, a część głosowała przeciw temu, po to, żeby znowu mamić Polaków, oszukiwać Polaków, jaki jest ich prawdziwy cel. Ale mam nadzieję, że Polacy przejrzą tę grę. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, TVN24. Kilkudziesięciu parlamentarzystów, takiego określenia użył pan premier, jeżeli chodzi o te rozmowy i poszukiwanie koalicji, pozyskiwanie poparcia, to chciałem zapytać, ilu z tych rozmówców konkretnie wyraziło chęć poparcia pańskiego rządu? Takie negocjacje polityczne, szanowni państwo, zawsze się muszą odbywać w poufności. Myślę, że każdy to rozumie, także ja swojego słowa danego moim rozmówcom, kilkunastu rozmówcom i tym kolejnym 20, 30 czy 40 rozmówcom moich współpracowników na pewno dotrzymam. Ja nawet nie pytam o ugrupowania, bo sam pan premier powiedział przecież wcześniej, że to jest owiane tajemnicą. Ja po prostu pytam na dziś o liczbę tych chętnych do poparcia. Powiedział pan kilkudziesięciu, przed chwilą kilkunastu, 20, 30, 40. Jaka jest konkretna liczba na dziś? Bo że 194 mandaty pan premier ma w Sejmie, to wiemy po wyborach. Tak jest. Szanowni państwo, aby spojrzeć na to, gdzie powinniśmy poszukiwać tych dodatkowych głosów, myślę, że najlepiej popatrzeć na tematy, które bardzo mocno dzielą tę jeszcze nie powstałą koalicję, prawda? Na przykład kredyt 0%. Kredyt 0% był bardzo mocno krytykowany przez przedstawicieli i lewicy, i tak zwanej trzeciej drogi, czyli tam chyba głównie krytykowali to przedstawiciele Polski 2050. A z kolei kredyt 0%, który ma dodatkowo nakręcić popyt i podniesie ceny mieszkań, jest punktem Koalicji Obywatelskiej. Więc tutaj naprawdę bardzo wiele rozmów odbyliśmy, pokazując na to, że będziecie przecież sygnować, żyrować, popierać program, który jest wbrew temu, co wcześniej mówiliście i nie służy rzeczywistej poprawie dostępu do mieszkań, bo wiemy, że to musi polegać na tym, na budowie dodatkowych mieszkań, mieszkań czynszowych i tak dalej. Tak, czy aborcja chociażby. Aborcja jest kolejnym takim punktem, który bardzo mocno dzieli tę koalicję. Na to też wskazywaliśmy ja i moi rozmówcy. Czy te ziarna wątpliwości, które zasialiśmy, będą wystarczające i spowodują, że za tą nową propozycją, którą w poniedziałek przedstawimy i pan prezydent, jeśli tak zdecyduje, przyjmie od nowego rządu ślubowanie, czy one będą wystarczające, to się przekonamy już w ciągu najbliższych paru tygodni. Pan premier nie odpowiedział na moje pytanie o liczbę na dziś, chociaż tych posłów opozycji, którzy, przepraszam, większości parlamentarnej, którzy pana popierają, bo mija blisko półtora miesiąca od wyborów, a pan nie przedstawił choć jednego nazwiska. No, panie redaktorze, no właśnie dlatego nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi, a my dochowujemy słowa raz danego i te rozmowy toczymy poufnie. A ilu będzie ludzi ostatecznie, to się oczywiście okaże podczas głosowania nad... Panie redaktorze, bardzo jeszcze proszę, panie redaktorze, mamy o 12.30 spotkanie z Konfederacją, a pani redaktor jeszcze jak czeka. Rozumiem, pan premier bardzo cieszy się na to, bo o spotkanie z Konfederacją właśnie chciałem zapytać, bo jak rozumiem, pan premier ze swojej wypowiedzi wcześniejszej bardzo cieszy się na to spotkanie. Przedstawiciele Konfederacji mówią, że idą do pana tylko po to, żeby powiedzieć panu, co myślą o 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a myślą bardzo źle. Myślę, że pan marszałek Bosak wie, że nie byłby marszałkiem, gdyby nie głosy Prawa i Sprawiedliwości. Sądzę, że jest wiele rzeczy, które nas łączą, łączy z Konfederacją. Pokażemy również tam, jakie są zagrożenia dla suwerenności, dla utraty suwerenności Polski. Sądzę, że to jest taki element, który bardzo mocno nas łączy z Konfederacją i na prawdziwe intencje pewnych osób z Koalicji Obywatelskiej pokażemy na to dowody. A to jest coś, co może nas bardzo mocno zbliżyć. Bardzo proszę, pani redaktor.
Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam zapytać o dwie kwestie, o projekt budżetu, czy wiadomo, kiedy on trafi do Sejmu, a druga kwestia jest taka, że opozycja chciałaby zobaczyć prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Zarzucają mu złamanie zasady apolityczności, niezależności i też brak walki z inflacją. Jak pan premier to odbiera? Drodzy państwo, dzisiaj rano przeczytałem, że turecki bank centralny podnosi stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją. Czyli popatrzcie państwo, ci, którym się nie powiodła walka z inflacją, na powrót muszą podnosić stopy procentowe. U nas inflacja miała być 25%, niektórzy mówili 35%. W szczycie doszła do bardzo wysokiego poziomu 18%, a następnie spadła do 6,5%, spadła poniżej 7% i jest w trendzie spadkowym. To również dzięki działaniom Narodowego Banku Polskiego i wszelkie takie sugestie nawet są próbą, sugestie postawienia przed Trybunałem Stanu są próbą wywarcia nieuzasadnionej presji na niezależności Banku Centralnego. Ja odpowiem na to właśnie w taki sposób. Szanowni państwo, wyobraźmy sobie, że każda koalicja powstała po każdych wyborach co 4 lata albo krócej, bo przecież bywały kadencje dwuletnie w Polsce i to nawet dwie, właśnie dochodziłaby do wniosku, że należy zmienić prezesa Narodowego Banku Polskiego. Czy to by oznaczało, że ten prezes jest nadal niezależny? W końcu po to ustawodawca zagwarantował niezależność prezesa Banku